27 stycznia obchodzona była 70. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Tego dnia przypada także Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Grupa Iskra z gimnazjum nr 2 w Ostródzie postanowiła uczcić tę rocznicę wzruszającym spektaklem pod tytułem Holokaust – Ucisz serca w sali reprezentacyjnej Ostródzkiego Zamku. Przedstawienie jest protestem przeciw łamaniu praw człowieka, manifestem o pokój na ziemi. Scenarzystą oraz reżyserem jest Janina Jagoda-Niedźwiecka, opiekunka grupy Iskra, która nie kryła wzruszenia podczas spektaklu, tak samo jak widzowie, którzy oklaskiwali inscenizację na stojąco. Ponadczasowe przesłanie spektaklu skłania do refleksji nad tematem, który jest w tej chwili jak najbardziej na czasie.